Bo zobacz, jeśli mamy tajemnicę albo jakieś kłamstwo, bo kłamstwo też jest rodzajem tajemnicy, to musimy cały czas pilnować tego, jak składać nasze życie dalej, żeby do tego kłamstwo pasowało. A kłamstwo samo z siebie nie pasuje do całości. Więc w tym momencie dopasowujemy się do jakiejś patologii. Do jakiegoś wyrywka, a nie do całości, to nas bardzo dużo kosztuje. Jak wszystko jest ujawnione i żyjemy w prostocie, to nie musimy pamiętać, co komuś skłamaliśmy i jak to dzisiaj kontynuować, żeby właśnie grało razem.